Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, druk 1251. Historia parlamentarnych prac nad ustawą o nasiennictwie jest długa i zawiła. Ponadto nie bez powodu wzbudzająca dużo emocji w latach właśnie poprzednich. Przypomnę kilka faktów. W poprzedniej kadencji ustawę o nasiennictwie polski Sejm uchwalił przy sprzeciwie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w dniu 1 lipca roku 2011. I choć głównym celem tamtego rządowego projektu było wykonanie prawa Unii Europejskiej, to wprowadzono jak gdyby przy okazji zapisy dotyczące możliwości upraw w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych. Konsekwencją był braku szerokich konsultacji społecznych i tej właśnie decyzji w tym temacie był powszechny sprzeciw społeczny, w tym organizacji ekologicznych, jak i naukowych. W efekcie w sierpniu tegoż roku pan prezydent ustawę zawetował, a Komisja Rolnictwa we wrześniu zawnioskowała o nieuchwalanie ponowne ustawy. Ponadto pan prezydent zobowiązał się do przedstawienia nowego, własnego projektu ustawy o nasiennictwie. Stosowny projekt wpłynął do Wysokiej Izby w styczniu roku 2012. Nową ustawę o nasiennictwie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 9 listopada po długiej i niestety znów burzliwej, prawie całorocznej debacie. Podobnie jak poprzednio, powodem braku zgody Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na poparcie prezydenckiego projektu była sprawa zapisów zawartych w ustawie dotyczących GMO. Chodziło o dopuszczenie do obrotu nasion roślin transgenicznych przy jednoczesnym braku zakazu ich sprzedaży. Wracając do druku 1251 i do zmiany artykułu 132 w ustawie z 9 lipca roku 2012, pragnę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć, iż zaproponowaną nowelizację polegającą na wydłużeniu terminu na złożenie przez zainteresowane podmioty wniosku o wpis około 50 odmian roślin sadowniczych jako materiału szkółkarskiego do Krajowego Rejestru bez konieczności badań OWT do 30 września roku 2014 będziemy popierać. Nie może bowiem być mowy o tym, żeby poprzez niedopatrzenie i błędy wnioskodawców, jak i legislatorów popełnione w trakcie prac nad prezydenckim projektem ustawy, a polegające na braku zmiany przepisu przejściowego i w efekcie upłynięcia terminu składania stosownych wniosków przed uchwaleniem ustawy, aby tradycyjne i cenne odmiany jabłoni jak malinowa oberlandzka, landsberska, kosztela, papierówka, złota reneta czy grusza klapsa faworytka nie mogły być formalnie wytwarzane i rozprowadzone w powszechnej sprzedaży. A tak właśnie jest na dzień dzisiejszy, bowiem od 30 września roku 2012 nie ma możliwości wpisania wspomnianych odmian do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Sadowniczych bez przeprowadzania stosownych badań OTW. Dzięki nowelizacji ustawy o nasiennictwie i po wejściu jej w życie zarówno hodowcy, jak i dostawcy tych odmian roślin sadowniczych będą mogli bez formalnych przeszkód produkować i rozprowadzać w Polsce wśród sadowników, jak i działkowców te stare i cenione wspomniane wcześniej odmiany dzięki łatwemu i sprawnemu wpisaniu ich do rejestru tradycyjnych odmian roślin sadowniczych. Dziękuję.